rezultacie mimo niedomogów sprzętowych i zdrowotnych na Krutynię jednak pojechaliśmy. Przepychanki typu: tu już nic się nie da zrobić. Chcesz ucho? Posklejamy, zapaczkamy i popłyniemy na dzikie wody. Rada starców wraz z towarzyszącymi paniami uznała konieczność wyjazdu. Trzeba było do roboty się wziąć. Rury wpychać i inne reperacje. Ujawnił się wirtuozerski talent Maćka. Można rzec, wirtuoz dmuchania w rurę. Pies duma. Jakiś pełny idiotyz rozbierają ogrodzenie, żeby jechać na poniewierkę. Jest taka wątpliwość, czy Krzysio dociągnie przyczepę na Mazury. Jednak ruszyliśmy, już jesteśmy w Dzierżyninie, przed Matką Boską Dzierżoniowską. I wreszcie stanica w Bieńkach, sercu miła. Łabędzie się panoszą i piesek sąsiadów na nas czeka. Krzysio ściąga umówionego Witka z piecków. Będzie muzyka i ryby. Jest muzyka, wino i ogólne zdurnowacenie. Śmiały się szympansy, chichotały w głos. Naiwni będą zawsze, naiwni nigdy. Ale chwila refleksji. O! Spokojny wypoczynek i rezultaty wieczorowej biesiady. Zaczyna się proza życia. Maciek w swoim żywiole, a łowcy ruszają na łowisko. Jakieś rezultaty są i przemożna chęć przekazania wiedzy. Niestety, głowa już nie ta, co widać w polowaniu na komary. Kluczykiem, kluczykiem, a lakier kolegi nieważny. Ruszamy z Sorkwit. Po 2 kilometrach czas na wypoczynek. Dopadają nas zgłodniali Niemcy. Mili krzyżacy, zgubiliście się w polskich kniejach i jesteście głodni? Polacy was uratują. My sobie poradzimy. Dałbyś coś zjeść, kanapkę jakąś? Nie mogę. Krzysio posmarował z jednej strony, to ją zjadłem. Druga jest sucha, to nie pogryziesz. Nie ma czym popić, bo Krzysio całe wino wypił. Nie da się z takimi facetami pływać. Zachodzę w głowę, na jeziorze Lampasz. No ale pięknie jest. No, wracamy do Bieńek.
Używam niezbędnego oczywiście bynajmniej sprzętu spływowego. I dalej w dzikie ostępy. Krzysio samotnie. Ja samotnie. Pustko. No to trzeba ten żabę zjeść. Nasi łowcy też na tej sowie. A wracając do Bieniek, takie cuda. Zbudował te dwa kajaki facet nieprofesjonalista, maniak szkutnictwa na podstawie projektu kanadyjskiego z drewna sprowadzonego z Afryki. My szukamy ciszy. I atelier, którego szuka Maciek, wielki zwolennik się fotografowania. Ostatecznie sypiamy też razem. As I step down from the train, and there to meet me. Kolega, gdy wykonał wszystkie przypisane mu posługi, jest odstawiany w ustronne miejsce. A my płoszymy kormorany. Polują kormorany! Na szlaku stanica Babięta z pierogami. Zabrnęliśmy, ale miło, jak u Maneta. Lądujemy na Wyspie Miłości. The old house is still standing, though the pain. Jak na każdym postoju, pożywiając się przed i po nadmiernym wysiłku. Te piękne pejzaże prowokują mnie do wysyłania nieobecnej, a kochanej żonie okolicznych kwiatków. A pięknie jest. Krzysio na Bali zmaga się z wiatrem. A my na śluzie lalka przenosimy. Taki mostek z takim przesłaniem na przęśle. Dopływamy do kresu, do zgonu. Wykończona załoga kończy spływ. A Krzysio jak ten myśliciel Rodena myśli. Jak tu się zwinąć ostatecznie? To jest podsuma. Green